Zdrowa, zadbana skóra, która jest wówczas świetnie przygotowana pod makijaż kosmetykami kolorowymi. Podkład powinien dobrze nam wygładzać cerę, sprawiać, że ma jednolity koloryt, naturalny. Najlepiej o takim satynowym wykończeniu, ponieważ wygląda ono najbardziej naturalnie. Jeżeli chodzi o makijaż oczu, mamy tutaj do dyspozycji różne warianty. Możemy wybrać taką graficzną, klasyczną kreskę eyelinerem. Możemy również poszaleć z kreską bardziej malarską. Z pomocą przychodzą nam eyelinery żelowe, które możemy rozblendować szybciutko i wówczas uzyskujemy smoky eyes, które jest proste do zrobienia i bardzo trwałe. Zanim eyeliner wyschnie, możemy zaaplikować na niego cienie w kolorach brązów, szarości czy srebra, które są teraz w trendach, a dla miłośniczek bardziej kolorowych makijaży do dyspozycji są różne warianty kolorowych pigmentów. Jeżeli chodzi o makijaż ust, to stawiamy na czerwienie. Pięknie na ustach prezentują się matowe pomadki w różnych właśnie odcieniach czerwieni, czy to odcienie truskawkowe, wiśniowe, fuksja, malina, lub możemy iść w kierunku bardziej ciemnych kolorów, stawiając na bordo, ciemny brąz czy nawet czarny. Pamiętajmy, żeby kolory dobierać do typu urody. Natomiast jesienią i zimą, kiedy niebo jest zachmurzone, światło jest chłodniejsze. Wówczas należy uważać na takie bardzo chłodne tony kosmetyków, wpadające w fiolety, w błękity. Być może warto sięgnąć po kosmetyki, które mają takie cieplejsze pigmenty. Wówczas odświeżą skórę, będzie ona wyglądała bardziej promiennie, naturalnie i świeżo.